Halo wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie, bardzo serdecznie i bardzo serdecznie, jeszcze raz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Jedynki wraz z edycją rozszerzoną. I dzisiaj ogarnąłem sobie już te troszeczkę tych misji sobie ogarnąłem troszeczkę i najpierw znalazłem już to flaszkę wódki dla tego grabarza i damy mu to temersko żytnio i lub to żołnierski bimber, bo jak jeszcze sprawdzałem przed poza nagraniem jeszcze, to była kastenka właśnie, bo wcześniej jak było, bo jak było, dawałem mu, to był kpi w sobie, tak kurde, kpię sobie z ciebie, wiesz, drogi grabarzu, ale teraz coś takiego się pojawiało, damy mu teraz to i o, jest kasenka, fajnie. To jak niezły trunek. Do rzeczy, jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ci? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. No i elegancko, mi się to podoba, moi drodzy. No i teraz możemy już iść dalej. Co to? Zaraz, jeszcze coś miałem sobie ogarnąć tutaj jeszcze w tym odcinku. O poprzednim odcinku, jak nagrywałem go, to troszkę, powiem wam, troszkę to zlamiłem. Chyba. Nie, na pewno, nie chyba, no cóż, na pewno. Zaraz, muszę przyjść do szpitala o północy, dobra. Na razie nie będziemy szli do tego, tak jakby podrabiańca tego Raymonda. Podrabianiec, nie. To jest ten właśnie, nie detektyw, tylko ten Aizar Javed właśnie, to jest ten prawdziwy, ten szef tak, tych salamandry właśnie, ten mag bodajże. Na razie do niego nie będziemy szli, tylko pójdziemy do szpitala, tylko najpierw tak. Prześpimy się do północy oczywiście. Idziemy do szpitala. I będzie wszystko elegancko. I jeszcze by się przydałoby co nie zrobić, jakieś kurcze. Troszkę rzeczy powiem, zostawiłem u tego, u karczmarza właśnie w swoim tym, tak jakby sejfie, nie żartuję, nie, sejf, no sejfie, coś takiego można nazwać. I tak, zaraz. Tu mamy jeszcze cztery, zaraz, muszę zładzić, cztery zlecenia jeszcze, wiedźmińsko oczywiście. I je zrobimy. Kurczę, właśnie tak miałem, tak myślę sobie, żeby dzisiaj sobie je zrobić, ale kurczę, się nie postaram tego zrobić. To pielce? A ja tego chyba nie mam, co nie? Kurde, nie wiem właśnie jak to zrobić teraz. O, shit. A echinopsy też nie mam, co nie? Nie mam echinopsów. Kurde, też trochę źle jest. Właśnie nie wiem za bardzo jak to się, jak to zrobić. Żeby to mieć już w... Żeby mieć wpis właśnie tutaj w bestiariuszu. Mam tylko tyle, właśnie nie wiem jak to zrobić. Muszę jakieś księgi przeczytać? Czy co? Kurde. Właśnie nie ogarniam tego. Kurde. Właśnie nie wiem. Kurczę, ja tak właśnie chciałem sobie wykonać wszystkie zadania, a nie żeby zostawić jakieś poboczniaki. Kurczę. I chyba ich nie zrobimy, jak mi się wydaje. Bo muszę mieć wpis w bestiariuszu, ale jak ja mam tu to zrobić, to ja tego tak za bardzo nie wiem. No nie wiem, kurde. Powiem, że trochę jest tu problem z tymi właśnie tymi informacjami o tych różnych no zwierzętach. Potwory inaczej, o. Tak można nazwać. Co? Aha. No dobra. Tak. Tak. Tego na razie nie będę robił. Nie, nie, nie. Tutaj jeszcze dwóch muszę dwóch tych sefirów. Sefir. Dwa sefiry muszę jeszcze mieć. Okej. To zrobimy. Może jak mi się uda. Tylko właśnie nie wiem, kurka wodna, gdzie go znaleźć tak za bardzo, tego malca. No, tego chłopca. Kurde, jeszcze tutaj muszę zrobić. Ja pierdzielę. O, shit.
Kurde, no cóż. A zaraz, chwila. A zaraz, gdzieś to zakończyło? Pokaż tylko aktywne zadania, właśnie. Tu nie wykonaliśmy jednego zadania nie wykonaliśmy chyba. Bodajże. Ale cóż, nie jestem pewny. A może jednego tylko? Nie, dwóch nie zrobiliśmy. Okej, kurde, trochę... Trzech nawet. Kurde. No niestety, a to w pierwszym rozdziale, tak? To było. Zara Filunia. Tak, to było w pierwszym rozdziale, tutaj jak jedno zadanie niewykonane. Tutaj jedno tylko. Powiem, że całkiem nieźle. Tylko powiem, że jest lepiej niż w Gotiku. Bo w Gotiku dużo zadań nie miałem wykonanych. Tylko dwa zadania niewykonane tutaj Wiedźmin oczywiście w pierwszym rozdziale, a w drugim jedno, tak? Jedno. Powiem, że nie jest źle. Jeszcze te kurde o to muszę zrobić. Przydałoby się, co nie? Tu muszę jeszcze... Aha, tego na razie nie będę musiał robić. Tego nie, na razie nie będę robił. Nie. Pokaż tylko aktywne fazy. To już co mamy zrobione. Tak, mamy zrobione, to fajnie. I teraz muszę jeszcze do tego pójść. Dobra. O co tu kaman? Czekaj, pokaż tylko zadania główne. Aha, i to co poboczne, tak? Aha. Okej. Dobra. Lećmy do tej szani, do tam, do szpitala oczywiście. Nie wiem, jak coś nie wykonam tych zadań pobocznych. No ale kurczę... W drugiej części Wiedźmina muszę się bardzo, bardzo postarać. I to bardzo się postarać muszę, powiem wam szczerze. Bo tutaj to za bardzo nie starałem się, przyznam się, w tym Wiedźminie. Powiem, że każdy marudził na to grę. I właśnie nie wiem, jak tam będzie... Podajże, w piątym rozdziale... W piątym rozdziale tutaj właśnie w tej części coś takiego jest, że gra wywala do pulpitu, właśnie u kolegi tak było. Właśnie nie wiem co z tym zrobić. Ha. Zaraz, a jest to. O jest szanie, dobra. Okej. Okay. Tylko ona jedna jest? O, ona tylko jedna jest, spoko. Jesteś wreszcie. Tak. No dobra. Tu mamy jakiegoś gościa. Leży sobie. Tak jakiś. Co oni tu będą robić? Co ona tu będzie robić? Eksperymenty. Czekajcie, może z tej strony będzie lepiej. Nie, z tej strony mi się wydaje najlepiej jest oglądać co. Tą sekcję ciała. No szybciej, bo nie mam czasu za bardzo. A może spróbujemy w tym odcinku jeszcze zrobić te zlecenia? Ale cóż, nie jestem pewny, kurczę, moi drodzy. Powiem wam, że te zadania, zadania niektóre są bardzo trudne tutaj, powiem wam szczerze. Jednak, kurde, pomyliłem się co do tej gry. Bardzo trudne są zadania niektóre. Kurde, właśnie najdłuższy ten rozdział, ten drugi, najdłuższy jest według mnie. Oj, to jak, najdłuższy jest. No ale co, to tam nie będę marudzić. A co do tego piątego rozdziału, to ja nie wiem jeszcze, bo ja tak za bardzo nie grałem w tą grę, ale u kolegi właśnie coś takiego było, że do pulpitu wywalało tą grę. Właśnie nie wiem, będę musiał sobie poczytać o informacjach różnych, ale to może, nie wiem. No na forach różnych, no co ona tak długo robi, no kurde. Lejto. Zaczynam se... Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersytetu. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawał. Możliwe, że załatwił go... musiałem sobie... najpierw pogadać. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać. Jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. No dobra, tylko kurde... Czy człowiek mógł zadać takie rany?
Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Zewnętrzne są białe, to nie wszystko. Krwawa czakmikie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. No dobra. Rób tam, jak masz robić, Shani. No rób, ale nie będę czekał godzinę, pani. A Boże, no szybciej, szybciej. No szybciej. Objawy nie... Te rany są zbyt ewidentne. Jeśli tak... Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska, ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. No cóż, widać czasem... Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. No dobra, rób. Gdzie ona wsadziła tę rękę? What the fuck? Nie no. Już sprawdziłaś? Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Larwy z rikańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Weszli? Gdybyśmy byli w Zerrikani, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy... Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Jezu! Albo z fistechem. Geralt. Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikani pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. No, proste chyba. Muszę... Czego on gada? Bądź ostrożny, nie lekceważ go. No dobra, spoko. I teraz tak. Idziemy do... Najpierw do Kalksteina pójdziemy pewnie. Dobra. Kurczę, ten Wiedźmin wszystko wie na te tematy. A z te jajeczka to jeju, a on mnie rozbroił z tymi jajeczkami. Kurczę, moi drodzy, ojej. Zaraz. Kurde, jak zwykle muszę się mylić, gdzie on jest tak. A on jest tutaj. Zaraz, tędy. Jak zwykle muszę się mylić i to tego nie poprawiam. Nie, tego... Serio, zabójcy. Nie tędy. Tędy. Jak zwykle muszę, kurczę... Gdzie on jest? No, what the fuck? Tablica ogłoszeń.
Zabiłeś go! Teraz masz go, kurde, żeby powstał. Masz go... Fiste. No dobra, tylko gdzie jest ten... O, jest! Drzwi do domu Kalusztajna. Co ja tam mówiłem? Kurczę, wspomniałem już, powiem wam szczerze. Ale to nieważne, tam by było, co tam zostawiam, coś tam mówiłem. Nie pamiętam już tak za bardzo, co. Chcesz mi... Prawda jest taka. Właśnie, czyli nie... Aha. Bywa. Nie powiesz mi o niczym, co nie? Ale zaraz. Co ja muszę tu jeszcze zrobić, tak przede wszystkim? Tajemnicza wieża. Aha, tam muszę iść na groble. Ale ja na razie nie chcę iść, jak szczerze powiem. Zaraz. O, właśnie o to mi chodziło. O, to. Tamten nie śpi, serio. Kurczę, właśnie myślę to zrobić jeszcze jakieś misje teraz, ale... Nie wiem, jak to pogadać z nim, z tym Kalusztajnem. Oczywiście. Zaraz, może teraz? O, teraz coś... A nie, to nie. Kurde. Nie wiem, co teraz muszę zrobić, jak przede wszystkim. Okej. A przecież już to zrobiłem. Blef? Nie. Przecież już to zrobiłem. No, ludzie. Ile razy można... A zaraz zobaczymy, może coś... Może coś będzie chciał ode mnie ten... Ale nie, ja na razie nie chcę z nim gadać, kurde, z tym... Z tym padalcem. Jak ja go omawiam z tym Azerem. Azar, czy jak mu tam... Właśnie nie wiem, jak to się czyta, kurde. Azar? Na pewno Javet się czyta, o. Tak można to powiedzieć na to. Ale... Ja na razie z nim nie chcę gadać, jak... Kurde. Zaraz zobaczymy, może coś ma do powiedzenia, ale wątpię. Czekajcie, gdzie jestem. Jestem obolała. Nie tu, tutaj. No, Zoltan, może z nim teraz powiedzieć, można z nim. Masz ma. Właśnie. Aha, to ja nie chcę. To ja nie chcę na ten temat porozmawiać z nim, nie. Ale to nie chcę tego. Pucybut. Ale na razie nie chcę z nim gadać tak za bardzo, z tym detektywem, oczywiście. Tak? Albo... Bywaj. Zaraz, bo my skończyliśmy zadanie to. Zaraz, chwilunia. Zaraz. Sekcja zwłok, tu już skończyłem. To chyba już skończyłem, co nie? Jest skończone, dobra. I tak, teraz może by z nim... Zaraz, zapiszę grę na wszelki wypadek i zobaczymy, co on nam powie na ten temat. Ja jestem też sam ciekaw jestem. Pierwszy raz gram w tą grę i nie wiem właśnie, co tam ciekawego będzie. Tak. Mam... Słucham. Nie dało. Jak to? Jakby to powiedzieć... Nic? Absolutnie. Tak, masz... Kurde. Wiedziałam, że on to samo powie. Fuck, i zadanie niewykonane pewnie. Co nie? A jak? Kurde. Blefu. Aha. Nie, wczytam grę od nowa. Bo ja już sam nie wiem, co mam tu zrobić. Tak, przede wszystkim tak. Właśnie nie wiem, to troszkę jest dziwne zrobione tutaj ta misja. Nie wiem, czy to tak ma być, czy jak to ma być. Nie wiem. Kurczę, te misje są trochę, powiem... Trudne. Trudne, jeszcze raz trudne, powiem wam szczerze. Zaraz, z nim nie gadałem, co nie jeszcze? Nie, dobra, okej. Zaraz, może pójdźmy sobie nazbierać te cefiry może? A co tam, pójdziemy. Kurde, jeszcze właśnie tę misję muszę zrobić. What the fuck? Co to było? Jakiś błąd. Bugi.
Dobra. Zobaczmy, co tam jest ciekawego jeszcze na tym... na bagnach. Pewnie na bagnach trzeba będzie pójść, ale kto wie. Ale kto wie. Wow. Dlaczego dziwnie tak otworzyłem to bramę? Dziwne to było. Oj, bardzo dziwne. Zaraz, gdzie to muszę iść? Do... aha, do przewoźnika muszę iść. No dobra, okej. Aha, jeszcze mi się tak miałem zrobić jeszcze... Jestem taka rozpalona. Kto chce się zabrać promem? Jeszcze trzeba... tak. Bywa. Aha, to ja z nim nie chcę gadać, tylko chcę gadać z przewoźnikiem oczywiście. No gadaj. Dokąd? Trans... oj. Przeczas. Dobrze, tylko 5 orenów, kurde. Jesteś gotowy? Tak, jestem. Tak. Ja to przewijam jak zwykle, po co ja patrzeć na takie coś, że oni podróżują, to łódka podróżują 5 godzin i tam... niepotrzebne mnie to za bardzo, tak, oglądanie tego. No ale cóż. Znajdziemy ten, jeszcze te sefiry. O! A, myślałem, że to jest coś... ej, i teraz, tak? Pokazuje mi, gdzie to... aha, muszę tutaj iść, tak? Okej. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Rybak. Będzie ze mną gadał? Nie, nie będzie ze mną gadał. To nie będzie, to nie. Zaraz, mamy jeszcze oskurcze ziele. Sobie weźmiemy, pewnie. Dlaczego byśmy sobie tego nie wzięli? Ja wszystko bierę tam, co mi się podoba. No nie wszystko, ale większość tych rzeczy. Co to było? Co to było? Nic nie było. O, tu jeszcze mam biały mirt, fajnie. Idziemy sobie na skróty teraz. Kurczę, nie wiem, jak to jeszcze wykonać te zadania. Powiem że wam, że te zadania są troszkę skomplikowane. I to jak? I to jak? Są skomplikowane bardzo. A może on kiedy indziej iść do tego... co? Teleportować się do laboratorium Kalisztajna? What the fuck? A, tego nie mogę wziąć, prawda? Zaraz, gdzie są te kamienny golem, czy jak mu tam? Właśnie nie wiem za bardzo. Właśnie, zaraz, filunia. O, oh, shit! O, oh shit, kurde, serio, dwóch... o, oh fuck! Za frajer! No, kurde! Serio! O, oh shit! Ja pierdykam, serio! Tutaj dopiero... dobra, szybko przejdźmy na te bagna. O, oh, kurde! Muszę na drugi raz uważać. Fuck, to były chyba utopce. Jak mi się wydaje, albo te... to pielce, ale nie jestem pewny. I Echinops jeden oczywiście. Muszę na nie uważać troszkę. Kurde. Jak zwykle muszę się zdenerwować na takie gry. Takie łatwe. No. Takie średnio łatwe. O, powiem wam szczerze. Ach, kurde. Tak to jest. Tak to jest, moi drodzy. No i znów to samo, serio. What the fuck? Co się dzieje? Komputer się psuje, czy co? Czy gra coś oszukuje, czy co? Kurde. Zaraz, zmieńmy sobie zadanie na tajemniczą wieżę, o. I jeszcze tak, jeszcze jedno. Pokaż tylko aktywne fazy, właśnie o to mi chodzi. Też żeby wiedzieć, co tam robię, o. Co tam muszę zrobić. I sobie grę zaraz zapiszę oczywiście. To się ciesz. Ciesz się, ziomuś, że chociaż ci coś płacę za to. Za te stanie przy bramie i pilnowanie różnych ludzi, którzy wchodzą, wychodzą. Na przykład potwory są jakieś, ciesie. Bo niektórzy to nic nie mają. Co? Może ci się nie podobam? Co? Co? Co słychać? Jesteś... raczej... raczej... raczej nie inaczej. Czekajcie, mam kwiatki? Kpi.
śpisz sobie? What the fuck? Co? Jesteś w... Raczej... Świetnie. Prowadź. All fine. To jest to samo. Nie, idę tego. Straciłem przez ciebie kasę, kurde. No i to ja, kurde, serio. Serio. Zara, co my tu wyrzucamy? Tego na razie nie będę brał tych... Nie będę wyrzucał tych... Tych flaszek. Nie, na razie nie będę nic wyrzucał. Nie, mamo. Nie. Może będą potrzebne na inną okazję. Kto wie. Kurde, właśnie nie wiem jak to zrobić jeszcze. Bo jak pójdę do tego gościa... A może tak muszę pójść zrobić, tak? Kurde, właśnie nie wiem, za bardzo nie wiem jak to zrobić. Kurde. Ja chyba, powiem wam szczerze, chyba zlamiłem znowu to. Znowu trochę popsułem chyba to. Popsułem misję chyba znowu. Jesteś gotowy? Ale nie wiem, nie jestem pewny. Kurde. Trochę lipnie. Powiem szczerze. No ale cóż. I tak wykonamy tę misję, i tak wykonamy. Może. Przydałoby się jeszcze fajnie by było, jakbyśmy zrobili jeszcze te zadania. Te zlecenia właśnie. Zlecenia wiedźmińskie oczywiście. Byśmy też dostali trochę kasy. Kasy i właśnie doświadczenia trochę byśmy dostali. Woda jakaś niespokojna. Zaraz, co ja chciałem zrobić, chwilunia. Grę zapisać najpierw chciałem. Dobra, idziemy jeszcze raz do tego... do kogo muszę iść? Do tego kamiennego golema oczywiście. Kurde, nie mogę się doczekać, żebym kurde przechodził już gotika trójkę. Aj, nie mogę się doczekać. I to jak, nie mogę się doczekać już. Ale to jeszcze pewnie z pół roku może zajmie to mnie. Te przechodzenie tych gier oczywiście. No, Wiedźmina, dwójkę, jedynka. Trójki... Ja już to kilka razy wspominałem i to bardzo dużo razy. Nie ma nic do roboty. Ja chyba trójki na razie nie będę przechodził, ale cóż, nie wiem jeszcze. Nie wiem. Zobaczymy w swoim czasie oczywiście. Może będę miał lepszego kompa, ale kto wie. Wątpię. Nie, na razie nie będę nic robił, nie. Nie, no Wiedźmina trójkę mam troszkę za słaby sprzęt, powiem wam szczerze. I to jest za słaby, bardzo. Procesor jest bardzo, powiem wam... Może być procesor, ale... Ale jest tylko dwurdzeniowe, trzeba mieć chociaż... Czterordzeniowe, żeby było to chociaż, ja nie wiem... 60 klatek... Stałe 60 klatek może... Kurde, ale na mnie napadli! Ej, ziomuś. Ale napadli na mnie, no ła. O kur... O się... Nie no, tylko nie to, proszę, nie. Fuck. Chyba udało mi się uciec, co nie? To się nie udało, nie... Chodźcie tu. Kurde, kolejny. O shit. O kurde. Dobra, jeden spierdzielił, to dobrze. Dobra, którędy będziemy szli? Żeby było najbezpieczniej! Kurde! No, kurde! Najpierw nie walnął, a później spierdzielił, no! Co to było? Idzie ktoś, nie idzie, dobra, fajnie. Myślałem, że ktoś będzie mnie atakował znowu, ale nie. Jednak się opamiętał pewnie trochę. Fuck! Wiedziałem, że coś mnie będzie atakować po drodze! Shit! Wiedziałem, że coś będzie mnie atakować. Wiedziałem.
Wiedziałem, na 100% wiedziałem. Dobra, zaraz, kurde, mało mamy tego... Czekajcie, jaskółka właśnie. Jaskółka, żyjemy sobie jedno. O, to może trochę będzie szybciej się życia odnawiały. Znaczy, regenerowały się, o. Tak to ujmę. Kurde, tam są te Bloodsgeigery, kurde, jak to się... Nie wiem, jak to się... Oj, przepraszam, nie wiem, jak to się czyta za bardzo, te... Bloodsgeigery, kurde, nie wiem. Nie wiem. Dziwne to właśnie jest trochę. Kurde. O, mamy... Mahakamski dwójniak. I 20 orenów. Nie jest źle. Nie jest źle, dobre i to. Coś chociaż... Chociaż coś zostawili. Dla takiego wiedźmina, który no zwany jest Geralt. No ale cóż. Zaraz, gdzie są te... Oj, źle idę tak przede wszystkim. Tędy muszę iść jakoś. Kurde, dlaczego ja... Serio. Tędy chyba nie przejdę. Przejdę, fajnie. Tu kolejne mamy ciało. No i znów pewnie... No nie, co innego. Cytrynówka. Bierzemy, co to. Dobra, co te... Te plony czapu to. I co ja muszę tu zrobić, jak przede wszystkim? Tutaj muszę iść... Fuck. Właśnie nie wiem, co z tym zrobić muszę. Coś takiego muszę zrobić? A może muszę ich... I co teraz muszę zrobić? Aha. A mi to zgasło. Co ja muszę im dać, jak przede wszystkim? Coś powinno się pojawić. Tak przede wszystkim. Nie, serio. Fuck! Fuck, zabiło mnie. Serio. Oh, really? Serio. Kurde. Znowu muszę iść tutaj. Właśnie nie wiem, co z tym zrobić muszę. Jakoś dziwnie to jest pokazane. Nie, w ogóle serio dziwne jest to. Zrobione w ogóle. Kurcze. Kurcze i znowu... Dedłem. Ej. Ojej. Jesteśmy tutaj. Dobra, okej. Idźmy jeszcze raz. Właśnie co to w ogóle tak przede wszystkim pisze? O! Właśnie kurde nie... Aha, w glosariuszu. Dobra, tylko... Skojatel. Gdzie muszę znaleźć te kurde te safiry? Tak przede wszystkim. Kurcze. Kurde, trochę to jest dziwne zrobione. To zrobiliśmy już, co nie? To też. To... No ale oto nie wiem, jak to zrobić, ten blef, kurde. To jest dziwne. Tu nie mam nic takiego. Kurcze, nie wiem. Idźmy jeszcze raz do tych... Tych golemów. Albo nie wiem, kurde, sam już nie wiem, jak to zrobić, bo... Nic nie było, kurde. Zamknąć się, ceglarze. Kurde, dziwne to jest. I to bardzo... No przesuń coraz się! Częściej widujemy w okolicy elfy. To zapadalec! Wydaje się, że nie ludzie coś knują. No przesuń się! Nie ma nic do roboty. Kurde! Częściej widujemy w okolicy elfy. Uci zaraz! Boję się, że nie ludzie coś knują. Przesuń się! Coraz częściej widujemy w okolicy elfy. Bo cię zabiję! Boję się, że nie ludzie coś knują. Coraz częściej widujemy w okolicy elfy. Co za frajer? Boję się, że nie niedawno świętowaliśmy narodziny Trojacki. Przesuń się! Trojacki to dobry znak dla osady. Kur! Co za frajer? Nie ma nic do roboty. Jeju! Serio! Właśnie tu jeszcze jest cmentarzysko golemów, a tu jest kamienny golem, no ale... Aha. Kurde, by się przesunął! Padalcu. Coraz częściej widujemy w okolicy... O! Jakoś szedłem, wreszcie. O! O! Może porozmawiamy? Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik.
szukał odosobnienia. Zaczyna się. Ale kończy się inaczej. Bo to zła. Nie wiem, czy to warto czytać. A poczytam sobie. Na własne nieszczęście. Zakochał się. Spełniał każde jej życzenie. Ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Ślepa. Jak to nieważne? Wszystko jest ważne. Wywołał siłę. Świetna historia. Kochanka maga była obdarzona mocą. No i? Siedziby maga. Jeden z nich. Tak. Na niej kartę. Kto podniesie rękę na wodnych panów, może być pewien, że wodni panowie mu rękę odrąbią. Nowe zadanie. Zaraz. Tu mamy niedaleko chyba ten... Podajże. Zaraz, chwilunia. Gdzie mamy ten najbliżej ten... Tu jest ołtarz Wodanoi. Dobra, dół jest glino. A jestem tutaj. Pójdźmy szybko. Obelisk. Nie wiem, czy ten obelisk coś da, ale pójdźmy do niego. Utopce są. Utopce mam ich gdzieś tam. Zaraz, nie wiem, czy coś to da w ogóle. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. A ja nie pomyliłem tego za bardzo przypadkiem? Ej no, czekajcie, zaraz. Kurde. Ej no, ja chyba to pomyliłem, mi się wydaje. Ale kto wie. Kurde, właśnie nie wiem. Czy ja to zrobiłem dobrze, czy źle? Aha. Ale zaraz, bo ja to chyba źle zrobiłem, mi się wydaje. O kurde. Ha, sam nie wiem już. Czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie? Zaraz, muszę... Kurde. Fuck. Nie wiem, jak coś... Ale to powinno być coś źle. Ale zaraz, jak ja dałem w ogóle tak przede wszystkim ten... Ten kamień, bo ja już sam nie wiem. Kurde, moi drodzy, muszę jeszcze raz to zrobić. Nie. Serio, bo ja to chyba źle zrobiłem, mi się wydaje. Ale nie, jakby coś było źle, to by było coś pisałoby. Że tego nie można połączyć. No ale, kurczę, tego... A ja nie do tego poszedłem, co trzeba, bo to jest obelisk, a nie ołtarz. Ajajaj. Zaraz, jeszcze raz, pójdźmy tam jeszcze raz. Kurde, wiem, że dzisiaj coś takiego jest, taki odcinek taki dziwny. Ale cóż, kurde, muszę. Dobra. Dobra, szybko idźmy do tej waski oczywiście, pójdziemy. I pogadamy z niej jeszcze raz o tym, kapitanie? Czy coś takiego? Za bardzo nie wiem, o czym to była taka rozmowa, nie wiem. Ale cóż. To wiem. Dobra, to mamy już. Okej. Okay. Idziemy do kurde. Trudne słowo, powiem wam szczerze. Do Kalksztajna. O! Kurde. Albo ja mam może jakąś, nie wiem, tremę przed YouTube. Kto wie. Ale nie tam. Nie mam tremy tak za bardzo dzisiaj. Miałem na początku, no, powstawania kanału właśnie miałem tremę. Ale teraz już tak za bardzo już nie mam. No, niektórzy jeszcze mają taką tremę, kurde. Oj. Dobra, i co teraz muszę zrobić? Nie wiem. A, to jest... Ej, no, ja chciałem... A ja chciałem się... Zaraz. Gdzie to się przenosiło do tej... Do od razu do Kalksztajna się przenosiło się. Kurde. Gdzieś to było takie coś, powiem. Przecież ja to widziałem niedawno. Zaraz, strażnik mam, dobra. Idźmy jeszcze raz szybko do tego Kalksztajna właśnie. Kurde, pójdziemy już tam. Po... Już tam łódko popłyniemy sobie już tam. Że ten przewodnik tam nas będzie, no... Kierował, oczywiście. Co? Co? Jajco. Przeczas. Tak. Tak, jestem. Tak. Dobra, przewijamy jak zwykle. Moi drodzy, nie chcę mi się patrzeć tego za bardzo. No ale cóż, idźmy jeszcze raz do Kalksztajna teraz, jeżeli jest w domku, oczywiście swoim. I tam przy tych swoich... Przy swoich mocach coś tam robię pewnie. Pewnie chcę obudzić tego. Tego podrabiańca Raymonda. Dobra, idźmy jeszcze raz do tego Kalksztajna. Gdzie ten flisak był? Co ty to robisz?
Przypominasz słynnego białego wilka. Bo jestem tym białym wilkiem, jakby chciał wiedzieć, ziomuś. Tak. Ojej, niektórzy ludzie to mają, nie ogarniają nikogo, nic. Nic nie ogarniają, kompletnie nic. No ale cóż. Kurde, powiem wam, że dużo jest latania tutaj w tym Wiedźminie. Oj, bardzo dużo. I się właśnie zgadzam z takim jednym youtuberem, ale nie będę podał nazwy, nie. Bo chyba wiecie, o kogo mi chodzi już. Może ktoś się... Ktoś się domyśla lub nie. Ale cóż. Nie będę mówił nic. Nie. Dobra, tak. Ale tu pochodnia, ja nie chcę pochodni żadnej. Tu był ten... Dobra, tutaj był, okej. Vivaldi. Pracowity dzień. Te? Spoko. No wchódź, myślałem, że nie wesz, nie szedłeś w Wiedźminie. Dobra, jest ten Kalkstein? Jest. Co on teraz robi? Co on to wyrabia? To... Ten człowiek małpa. Jeśli chodzi... Tak. Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób straż... Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia... Poczytałem ogrodnik! ...co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Dobra. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Nie słyszałem o Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia. Ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia... I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Dzięki za to, kurde, recepturę, bywa. Ale... A może jednak grube to będzie lepsze? Ale nie wiem, jak mam znaleźć. Kurde, kowal, dobra, mamy kowala, fajnie. Tylko zaraz, tu mamy ten mieczyk, to nie. Tu znowu to samo, serio. Ale sprzątasz, ładnie, ładnie, no ładnie. Ładnie, Kalksteinie. Nie, serio. Ten Kalkstein podobny jest trochę do małpy. Żeby nikogo nie obrażając, oczywiście. To Vivaldi, tutaj jest kowal. Gdzie jest ten kowal? A tu? Tu? Tak wiele zapomnę. Tu! Tutaj jest kowal, dobra. Okej, gdzie jest ten kowal? Jest tu kowal czy nie ma? Sprzedawca i kowal, jest. Okej. No, nie do końca ludź. Malcolm Stein. Może... Bywaj. Pieprzyć no. Koło egzystencji. Ładna kuj... Pewno, że ładny. Złodziej. Najgorsi ze... Jak ma... Bywaj. Nie mogę sobie gadać? A z tobą? Pokaż. Nie mogę! Bywaj. No. Ej no. Można. Obsługu. Bywaj. Kurde. Jak ja mam sobie pogadać? Może coś na górze jest, ale wątpię. Kurde, wszędzie te są. Te pochodnie. Kurde, jak ja mam to zrobić, jak przede wszystkim? Kto wie. Zaraz, tu nic nie ma takiego ciekawego już, co nie? Sprzedawca, tu kowal, no. O co?
Ładna. Pewno, że ładna. Złodziej. Najgorszy. Jak mam? Bywa. Kurde. Czek. Pokaż. Nie mogę, bo nie... Bywaj. Kurde, jak mogę sobie pogadać, ziomuś? I kolejna misja, która jest po prostu... No, po prostu głupia. Po prostu głupia. No, kurde, nie ogarniam takich misji, po pierwsze. No, jak ja mam to zrobić, ale tego, kurde, do jasnej ciasnej, nie wiem. Kurde, nie wiem, nie wiem, jeszcze raz nie wiem. Nie wiem. Dziwne są te zadania niektóre. Ale kurde. No przecież jest drzwi do domu kowala, no to jak ja mam to kurde zrobić, no. What the fuck? Ich no ja dorwę tych skurwysynów, co nocami naszych namach. Nie biegaj za mną, kurde! Pedale jeden. Kurde. Pedło tam dochodzi. Co za frajer. Tu mamy jeszcze... Kurde, wchuj się na tą górę. Tu mamy jeszcze jakieś... Tu pewnie nic nie ma. Nie, jest coś. Coś jest, jakoś... Gęsi smalec, ale tego nie chciałem. No... Kurde, nie wiem. Nie wiem tak za bardzo, jak zrobić tę misję, ale tu zobaczymy w kolejnym odcinku. Cześć.